Wszystkie tajemnice natury, boskości, demoniczności. Zrzucimy chrześcijańską powłokę i stworzymy religię właściwą dla naszej rasy. Na symbol nowej religii Hitler wybrał swastykę. Na przestrzeni wieków swastyka występowała w wielu kulturach. Od zarania dziejów jest w Chinach symbolem szczęścia. Występuje także w buddyzmie i hinduizmie. Swastykę noszono na tarczach jako magiczną ochronę. Był to także symbol wyraźnie niechrześcijański, symbol młota boga Thora, potężnego nordyckiego boga burz i piorunów. Wśród ludów północy swastyka była wyobrażeniem arktycznego słońca, czczonego przez dawnych pogan jako symbol życia i szczęścia. Dla Hitlera swastyka znaczyła jednak co innego. W swastyce pisał: widzimy symbol walki o zwycięstwo aryjskiej rasy. Czczącym sakramenty i naukę kościoła. Szanował nawet niegodnych kapłanów. W roku 1210 postanowił ubiegać się o Rycerza. W operach Ryszarda Wagnera Hitler wielokrotnie widział to zwycięstwo. Prawi rycerze, epickie teutońskie sagi i nordycka mitologia z walczącymi ze sobą siłami dobra i zła były częścią niemieckiej kultury. Wagner opowiadał tę historię w sposób doskonały. Kłopot w tym, że ani Inocenty, ani Franciszek nie Adolf Hitler po raz pierwszy widział operę Wagnera w wieku 12 lat. Jako człowiek dorosły stał się wielkim entuzjastą tego kompozytora. Ryszard Wagner był osobą, którą Hitler uwielbiał i darzył najwyższym podziwem. Legenda głosi, że pełne przepychu opery Wagnera stały się inspiracją dla gigantycznych parad, które wkrótce miano zacząć urządzać w Niemczech, często przy dźwiękach muzyki Wagnera. Muzyka działa jak narkotyk. Całkowicie eliminuje zdolność krytycznego myślenia. Sławiąca potęgę krwi wagnerowska opera Parsifal była dla Hitlera źródłem inspiracji. To epicka opowieść o poszukiwaniu świętego Graala. Zgodnie z legendą, Graal był kielichem, do którego zebrano krew ukrzyżowanego Chrystusa, mającym dać nadludzką moc każdemu, kto się z niego napije. Wierzono, że świętego Graala może odnaleźć tylko najczystszy z rycerzy. W Parsifalu Wagner zaprezentował swoją własną ideologię. Parsifal zapowiada jedną rzecz, to bardzo ważne. Zapowiada zbawienie, ale zbawienie tylko dla Aryjczyków, tylko dla wybranych. Parsifal był jednym z głównych symboli dla Hitlera, który często mówił o przywróceniu religii Parsifala. Idea chrześcijańskich rycerzy Graala szukających mitycznej, czystej krwi była wspólna dla Wagnera i Hitlera i miała wiele wspólnego z ideologią faszystowskiego rasizmu. Za czasów Innocentego Franciszka i na bardzo innego chodziło.
Hitler rozpoczął walkę o władzę 9 listopada 1923 roku, próbując obalić rząd Bawarii. Prowadząc oddziały szturmowców SA, Hitler wtargnął do piwiarni, w której zebrali się członkowie bawarskiego rządu. Znając u swojego boku Hessa i Rosenberga, Hitler poinformował o stworzeniu nowego rządu, a następnie poprowadził 3000 szturmowców ulicami Monachium. Interweniująca policja otworzyła ogień, zabijając 16 bojówkarzy. Przewrót się nie udał, lecz na 10 lat przed objęciem władzy przez Hitlera 16 zabitych stało się męczennikami narodowego socjalizmu. Ty mieli ze sobą flagę ze swastyką, na której znalazła się krew któregoś z zabitych. Potem stworzono rytuał, każda niemiecka flaga czy proporzec stawały się pełnowartościowe dopiero wtedy, gdy Hitler dotknął ich tym skrwawionym sztandarem. No, co się da robić, bo nikt tego mieszkania nie kupi. Faszystowska krew zyskała symboliczną moc, usankcjonowaną ceremonią zwaną rytuałem krwawego sztandaru. W ten sposób magiczną moc krwi martwych bohaterów przenoszono na każdy nowy sztandar, uświęcając go w ten sposób. Krwawy sztandar był krucyfiksem religii Hitlera i już wkrótce miał symbolizować jego władzę. W 1933 roku, po wygraniu wyborów, Hitler stał się Führerem, czyli wodzem. Ten tytuł miał nawiązywać do religijnych skojarzeń z namaszczonym, czy nawet z Mesjaszem. Nadszedł czas Adolfa Hitlera. Partia to Hitler. Hitler to Niemcy. A Niemcy to Hitler. Germany is Hitler. Wraz z dojściem Hitlera do władzy, religia krwi stała się oficjalną religią NSDAP, razem ze swymi świętami i męczennikami. Przez 150 lat wszyscy wielcy papieże byli prawnikami. W roku 1294 minister propagandy Józef Goebbels wyreżyserował rytuał, w którym 16 zabitych bojówkarzy czczono jako męczenników Rzeszy, którzy zginęli, zostali wskrzeszeni i zyskali życie wieczne. W ceremonii uczestniczyli wszyscy Niemcy, bo transmisje z niej nadawano z głośników umieszczonych na rogach ulic na terenie całego kraju. Oto fragment tej audycji. Oto noc śmierci. Martwi maszerują. Tej nocy w mistycznej ceremonii narodziła się Rzesza. Walczyli, zginęli i zwyciężyli. Tak właśnie powstała trzecia Rzesza. Ich krew to woda święcona III Rzeszy, oświadczył Hitler. Każdy, kto chce być zbawiony, musi się podporządkować rzymskiemu papieżowi. Tu w Ananii, na południe od Rzymu, to oświadczenie przysporzyło mu kłopotów. Bonifacy ciała 16 męczenników pochowano w budynku Feldernhalle, czyli świątyni honoru. Feldernhalle miała stać się miejscem kultu. W trakcie odbywającej się każdego roku ceremonii nazwiska 16 zabitych wyczytywano w trakcie apelu, a anonimowy głos odpowiadał na wezwanie, jakby martwi byli wciąż z żywymi.
Kiedy miałem 16 czy 17 lat, ojciec zabrał mnie do Monachium na uroczystości w Feldenhalle. Przy trumnach warte trzymali żołnierze z karabinami i w hełmach na głowach. Wymieniano kolejno nazwiska zabitych. Friedrich Müller. A potem głos odpowiadał: tutaj. I kolejny: Hermann Stammer. Nigdy nie doszedł do siebie po tym wydarzeniu. Ustanowiwszy rytuały nowej religii, Hitler zajął się kolejnym punktem swojego planu. Odsłoniły jednak prawdziwe oblicza średniowiecznej instytucji papiestwa. He wrote. Führer pisał: siła bez duchowej podstawy skazana jest na przegraną. Nacjonalizm określał wszystko. Sposób życia, myśli, wszystko. A najważniejsza była wola poświęcenia się dla Vaterlandu, czyli ojczyzny. Wpajanie zasad nowej religii, w której Hitler był Bogiem, zaczynało się bardzo wcześnie. Adolf Hitler jest naszym zbawcą i naszym bohaterem. Jest najwspanialszym człowiekiem na całym wielkim świecie. Żyjemy dla Hitlera. Dla Hitlera umrzemy. Hitler jest naszym panem. W 1933 roku NSDAP przejęła kontrolę nad wszystkimi niemieckimi organizacjami młodzieżowymi. Obowiązkową organizacją dla dziewcząt był Związek Dziewcząt Niemieckich. Uczono je poświęcenia, tego, że muszą młodo wyjść za mąż i że ich ciało należy do Rzeszy. Dziesięcioletni chłopcy wstępowali do Deutsches Jungvolk, w wieku 14 lat do Hitlerjugend, a po ukończeniu 18 roku do NSDAP. Kolejny papież był Francuzem, jak większość kardynałów. Na każdym etapie uczono ich rytuałów związanych ze świętą krwią. Wpajano poczucie rasowej wyższości i absolutnego posłuszeństwa Hitlerowi. Do 18 roku życia byłem w Hitlerjugend, gdzie nas uczono i co wtedy wierzyłem, że wspaniałą rzeczą jest walczyć dla kraju, a jeśli trzeba, to umrzeć dla niego. Ten film ukazuje jeden ze sposobów wpajania tych ideałów. Bohater wojenny odwiedza obóz Hitlerjugend. Było wspaniale wiedzieć, że przynależy się do najwspanialszej rasy, że jest się członkiem najpotężniejszego narodu na Ziemi. Myślałem tak, bo byłem Niemcem. W moich żyłach płynęła niemiecka krew, co czyniło mnie lepszym od innych. Hitler pisał: chcę znów zobaczyć w oczach młodzieży błysk, jaki ma polująca bestia. W Hitlerjugend śpiewano piosenki o śmierci. Rośniemy po to, aby wziąć udział w burzach bitew. Mamy prawo do bohaterskiej śmierci. Innymi słowy, 17-latkowie mieli być przepełnieni wiarą w to, że mają prawo do tego, aby wolno im było zginąć za ojczyznę i Führera. Jesteś niczym. Liczą się tylko twój naród i twoja rasa.
W wieku 18 lat młodzi żołnierze powierzali swoje życie Führerowi, wypowiadając słowa przysięgi. Przysięgam. Wszyscy powtarzaliśmy te słowa, trzymając w górze prawą dłoń. Służyć Führerowi, narodowi i ojczyźnie. Zaczynały dudnić bębny do ostatniej kropli krwi. Dwór papieski stał się synonimem przepychu. Miasto roztrwało. Jednym z najważniejszych elementów faszystowskiej indoktrynacji była autobiografia Hitlera Mein Kampf, czyli Moja walka, której Führer wyjaśniał swoją filozofię i plany stworzenia. Mein Kampf stała się Biblią faszyzmu. Uważałem ją za najlepszą książkę świata. W porównaniu z nią Biblia była niczym. Do dziś pamiętam niektóre cytaty, choć czytałem ją ponad 60 lat temu. Połączenie Mein Kampf z zasadami religii krwi zaczęło tworzyć podstawy faszystowskiej polityki. Uchwalono ustawę o przymusowej sterylizacji. Nawet Aryjczycy poddawani byli badaniom w poszukiwaniu chorób dziedzicznych. Od gruźlicy i epilepsji po alkoholizm czy depresję. Wykrycie którejś z wielu chorób oznaczało nieuchronne obezpłodnienie. To dotknęło ponad 400 tysięcy Niemców. Hitler wyjaśniał, wymóg, aby ludzie upośledzeni fizycznie nie mogli płodzić równie upośledzonego potomstwa, wynika z jasnych pobudek i realizowany systematycznie jest jednym z najbardziej humanitarnych działań w historii ludzkości. Dzieci z problemami zdrowotnymi rejestrowane były przy urodzeniu. Jeśli dolegliwości nie ustępowały, lekarze usypiali je zabójczym zastrzykiem, wyjaśniając rodzicom, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. W stosunku do osób upośledzonych umysłowo i fizycznie uruchomiono program eutanazji. Propagandowe filmy wyjaśniały, że uwolnienie dusz uwięzionych w udręczonych ciałach jest aktem miłosierdzia. W 1935 roku Hitler doprowadził do uchwalenia tzw. ustaw norymberskich, na mocy których małżeństwo, a nawet kontakt cielesny Niemca z Żydem, traktowane były jak przestępstwo. Ustawy pozbawiały także mieszkających w Rzeszy Żydów wszelkich praw obywatelskich. Lecz najgorsze miało dopiero nadejść. Oczyszczenie aryjskiej krwi było dopiero połową planu Hitlera. Teraz, na drodze do ostatniego etapu ewolucji człowieka i aryjskiego tysiąclecia, pozostała jeszcze jedna przeszkoda. Obecność ras niearyjskich. Zaczęto od sterylizacji, lecz okazało się, że trwa to zbyt długo. Skończyło się na mordowaniu ich w komorach gazowych, co było szybsze, skuteczniejsze i tańsze. W roku 1377 skończyła się niewola. Hitler pisał, trzeba podjąć najtrudniejszą i najokrutniejszą decyzję. Barbarzyństwo dla nieszczęśników, którzy zostaną nim dotknięci, lecz błogosławieństwo dla pozostałych i potomności. Przemijający ból tego stulecia uchroni od cierpień przyszłe tysiąclecia. Założenie, że jednostki powinno się poświęcać dla dobra większości, znalazło zastosowanie także wobec oddziałów SA.
Stworzone przez Hitlera bojówki Sturmabteilung, czyli oddziały szturmowe, stały się w końcu przeszkodą, którą należało usunąć. Po zlikwidowaniu kierownictwa SA, Himmler przekształcił SS w elitarną organizację wojskową. Już wkrótce SS miało przejąć władzę nad niemieckimi obozami koncentracyjnymi, w których mordowano Żydów i innych wrogów państwa. Lecz plany Himmlera sięgały znacznie dalej. SS miało stać się nową arystokracją III Rzeszy. Nowymi nadludźmi, których nadejście zapowiadała nowa religia Hitlera. Himmler zakładał, że SS stanie się nową elitą krwi, niezbędną dla utrzymania faszystowskiego ładu w Europie. Członkom SS przypominano przy każdej okazji, że są wojskową elitą, dla której najważniejsze są bezwzględność i męstwo w walce. Co więcej, zapewniono ich, że w ten sposób zapewnią przetrwanie rasy. Himmler urodził się w rodzinie katolickiej, lecz gdy po raz pierwszy spotkał się z Hitlerem, był już zagorzałym okultystą. Wiedząc, co zrobił, trudno ocenić go jako człowieka, który wierzył w Boga. Był przecież szefem faszystowskiej machiny śmierci. Jednak te dwie rzeczy łączą się ze sobą, bowiem Himmler starał się wykorzenić siły, które w jego przekonaniu demoralizowały Niemcy i chciał powrócić do czystej krwi swoich przodków. Himmler brought a range of unlikely influences to his design for the SS. Tworząc SS, Himmler sięgnął do wielu zapożyczeń, w tym także do hinduizmu. W czasie wojny Himmler miał zawsze przy sobie świętą księgę hinduizmu, Bhagavad Gita, będącą pełną opowieścią o wielkiej bitwie dobra ze złem i o powinnościach człowieka. Wiara w reinkarnację i sztywny kastowy system hinduizmu bardzo odpowiadała Hitlerowi. Był to doskonały przykład dla elity wojowników mających rządzić światem. Współcześni historycy twierdzą, że Himmler wierzył w to, że jest wcieleniem króla Henryka I Ptasznika, jednego ze średniowiecznych władców, który bronił Niemcy przed najazdem Madziarów i Słowian. Gdy Niemcy szykowali się do ataku na wschodnią Europę, Himmler wierzył, że w ten sposób wypełnia swoje przeznaczenie, a jego SS wróciło do Vaterlandu, aby prowadzić kolejną świętą wojnę. Nocą 1 lipca 1937 roku, w tysięczną rocznicę śmierci króla Henryka I, w kwedlinburskiej kolegiacie stojącej na miejscu dawnego zamku odbył się ponowny pogrzeb szczątków króla. Przy dźwiękach uroczystej muzyki Himmler razem z grupą oficerów SS zszedł z pochodniami do krypty pod kościołem świętego Serwacego. Nastąpiła chwila poświęcona modlitwie i medytacji. Szczątki króla umieszczono w nowym grobie, na którym Himmler złożył symbol pogańskich wierzeń, wieniec z dębowych liści. Potem wygłosił mowę pochwalną ku czci króla, którym, jak twierdził, był w poprzednim wcieleniu. Po zamknięciu sarkofagu Himmler przysiągł, że wypełni królewską misję podboju ziem leżących na wschód od Niemiec. Ciekawe było. Himmler wzorował SS na XIII-wiecznym zakonie krzyżaków, którzy mordowali i niewolili podbite ludy. Podobieństwo do działań niemieckich oprawców jest oczywiste.
co nieco. To jest aktor, który był w wolnej Europie. Powinieneś go znać. Stockinger, on w Krakowie występował. Reichsführer SS starał się odtworzyć feudalny system krzyżaków. Gdy podbijano nowe ziemie, każdy oficer SS otrzymywał majątek ziemski. Miejscowa ludność była eksterminowana lub zmuszana do niewolniczej pracy. Tak jak krzyżacy, SS posiadało szereg zamków, które przekształcono w ośrodki szkolenia wojskowego i religijnego. Oto ceremonia inicjacji rekrutów, którzy stawali się teraz wojownikami, kapłanami. Ginące osady wśród trawiastych, zarzewionych pagórków, na których leżą w ruinach pamiątki pogańskiej przeszłości. Siedlisko żebraków, schronienie dla zwierząt. Ale wystarczy jedno pokolenie, aż im się zmieni. W 1934 roku Himmler wybrał na swoją osobistą siedzibę zamek Wewelsburg. To miejsce stało się ośrodkiem spotkań wewnętrznego kręgu najbardziej zaufanych rycerzy SS. Himmler wybrał Wewelsburg, ponieważ jego osobisty doradca do spraw okultyzmu stwierdził, że będzie to magiczny punkt niemieckiego oporu przeciwko Wielkiej Armii ze Wschodu i że dojdzie tu do wielkiej bitwy, w której odparte zostaną hordy barbarzyńców. Himmler miał wielkie plany dotyczące przebudowy zamku Wewelsburg. Zadanie to wymagało taniej siły roboczej. Aby zapewnić stały dopływ niewolników, w pobliskim Niederhagen stworzono niewielki obóz koncentracyjny. W latach 1939-1945 w zamku Himmlera pracowało około 4000 więźniów, z których prawie 1/3 zmarła. Gdy ogląda się plany i modele przebudowy zamku, widać wyraźne podobieństwo do rzymskiego świętego miasta. Wewelsburg ma kształt trójkąta z trzema umieszczonymi na rogach wieżami. Plany przebudowy obejmowały tereny w pobliżu zamku. Planowano zburzyć wioskę, oczyścić teren i stworzyć ogromny, otoczony kołem potężnych murów obronnych system połączonych ze sobą placów, mniejszych murów i baszt, tworzących coś na kształt Watykanu SS. W największej północnej wieży zamku Himmler planował stworzenie okultystycznego centrum SS. W podstawie wieży zbudowano podziemną kryptę, która, jak wynika z zachowanych dokumentów, miała być świątynią honoru poległych dowódców SS. Kopulaste sklepienie powodowało upiorną akustykę, a na środku podłogi miał płonąć wieczny, święty ogień. Kiedy został papieżem, powiedział: Bóg dał nam ten tron, więc się nie radujmy. Pod ścianami umieszczono 12 postumentów, na których miały stanąć urny czekające na prochy zmarłych lub poległych generałów. SS miało mieć zawsze 13 przywódców. Kiedy któryś z nich umierał, jego ciało poddawano rytualnej kremacji. Po zsypaniu popiołów do urny, jego miejsce zajmował nowy generał. W jednej z legend mityczny król Artur zebrał 12 najdzielniejszych rycerzy w wielkiej sali. W zamku Himmlera, w pomieszczeniu nad kryptą, została stworzona sala najwyższych dowódców SS. To tu Reichsführer SS miał spotkać się z 12 najwyższych rangą oficerów.
large sun wheel adorned the floor. Podłoga była ozdobiona wielkim symbolem słońca, wziętym ze starożytnego nordyckiego alfabetu. Sala miała być kopią kaplicy świętego Graala z legendy o królu Arturze. Według legendy mityczny kielich Graal miał zawierać świętą krew. Himmler widział w Graalu obiekt o ogromnej, ezoterycznej czy też okultystycznej mocy i wierzył, że jeśli go zdobędzie, wojna zostanie wygrana bez trudu. Dla Himmlera święta krew z legendy o Graalu była czystą aryjską krwią, zapewniającą wielką magiczną moc. Najbliższym doradcą Himmlera w sprawach dotyczących Graala był archeolog Otto Rahn. Zafascynowany legendą Graala, Rahn był przekonany, że należy go szukać w jaskiniach południowej Francji. Himmler docenił okultystyczną wiedzę Rahna i prowadzone przez niego poszukiwania. Znalazłszy się w kręgu najbliższych współpracowników Himmlera, Rahn miał szukać dalej Graala, ale teraz już jako członek SS. Himmler osobiście sfinansował wyprawę Rahna, z których większość koncentrowała się wokół góry Montségur w południowej Francji. Na szczycie góry znajdowała się potężna twierdza Katarów, sekty uznanej przez Kościół chrześcijański za heretyków i zniszczonej przez krzyżowców w połowie XIII wieku. Do dziś powtarza się legenda, jakoby Katarzy posiedli tajemnicę świętego Graala i że tuż przed upadkiem twierdzy Montségur uciekło z niej trzech rycerzy, unosząc ze sobą coś o wielkiej wartości. Późniejsze przekazy głoszą, że był to sam Graal lub jakieś dotyczące go informacje, które ukryli w jednej z licznych jaskiń. Rahn prowadził poszukiwania także na terenie Niemiec. W liście do kwatery głównej SS Rahn twierdził, że jest blisko zakończenia poszukiwań. Aby doprowadzić sprawę do końca, muszę osobiście obejrzeć wykopaliska. Przede wszystkim ruiny Wildenburgu, niemieckiego zamku świętego Graala, gdzie właśnie trwają prace. Heil Hitler. Lecz Otto Rahn nie odnalazł świętego kielicha. W 1939 roku z niewiadomych powodów wystąpił z SS. Zdaniem wielu historyków Himmler wydał rozkaz pozbycia się go, gdy wyszło na jaw, że jego poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Dwa miesiące później znaleziono go martwego w austriackich Alpach. Przyczyna jego śmierci pozostaje nieznana. Nieustannie dążąc do udowodnienia wyższości rasy aryjskiej, Himmler powołał do życia organizację Ahnenerbe, czyli dziedzictwo przodków. Oprócz prowadzenia eksperymentów medycznych na ludziach i sprawdzania genealogii w celu zachowania czystości rasy, jej celem było także wskrzeszanie i interpretacja praktyk okultystycznych oraz rytuałów starożytnych, pogańskich Germanów. Oto propagandowy film ukazujący jeden z takich rytuałów. Dziewczęta tańczące wokół nordyckiego symbolu wojny i boskiego porządku. Aby kontrolować całą okultystyczną wiedzę, SS skonfiskowało biblioteki i zbiory wszystkich organizacji okultystycznych nie mających powiązań z Himmlerem.
Dotyczyło to także lóż masońskich, które w opinii faszystów były stworzone przez Żydów i prowadziły działalność przeciwko narodowi Rzeszy. Uniemożliwiając działania jednym, Himmler promował jednocześnie innych okultystów. Jednym z nich był Karl Maria Winnicott. Himmler był przekonany, że dzięki Winnicottowi uda mu się spopularyzować starożytne pogańskie tradycje we współczesnych Niemczech. Winnicott, który został wkrótce wysokim rangą oficerem SS, był bardzo cennym nabytkiem. Ciekawe jest to, że Winnicott jest chyba najlepszym przykładem okultysty działającego w najbliższym kręgu współpracowników Himmlera. Sam Winnicott wierzył, że jest bezpośrednim potomkiem nordyckiego boga Thora. Z kopii jego listów odnalezionych w archiwach Himmlera wynika, że Winnicott wierzył w to, że posiada pozazmysłowe moce. Jeden z dokumentów zatytułowany Dziewięć przykazań Boga jest podpisany przez Winnicotta i sygnowany przez Himmlera. List pisany współczesnym niemieckim oraz alfabetem runicznym sugeruje, że dzięki swoim zdolnościom Winnicott odkrywa na nowo obrzędy i rytuały z pogańskiej przeszłości Niemiec. Według nordyckich podań używany przez Winnicotta alfabet runiczny został podarowany ludziom przez najwyższego ze skandynawskich bogów, Odyna. Ten święty alfabet miał być jego darem dla ludzkości. Runy, będące mieszaniną starożytnych symboli, były ryte na kamieniach w czasach, gdy jeszcze nie istniało pismo. To było pismo symboliczne. Każdy znak miał inne znaczenie. Run Hagal oznaczał ochronę przed wrogami. Run Odal łączony jest z klanem lub plemieniem. A run Sig – słońce lub zwycięską energię. Te symbole pojawiały się w nordyckim świecie na łodziach wikingów, ostrzach włóczni czy tarczach. Wierzono, że runy, będące alfabetem starożytnych kapłanów i czarnoksiężników, są mistycznym narzędziem do przepowiadania przyszłości, do rzucania zaklęć i przyzywania duchów. Z runów można wróżyć, podobnie jak z kart Tarota. Rzuca się kamieniami i interpretuje uzyskany układ symboli. Runy mają reputację bardzo silnego, magicznego systemu. Jako elita niemieckich wojowników, członkowie SS byli uczeni znaczenia runów. Tu widzimy, jak stojący przy tablicy oficer wyjaśnia znaczenie runy w grupie rekrutów SS. Wiele organizacji III Rzeszy miało swoje własne runy. Weźmy najbardziej znane SS. To oczywiście podwójny run Sieg. Te tajemnicze znaki były na paskach kołnierzy i hełmach wszystkich mundurów. Hitlerjugend używało pojedynczego runu Sieg. Te magiczne symbole były dosłownie wszędzie. Nieustannie przypominając Niemcom o ich pogańskiej przeszłości. Gdy rekrut SS przeszedł szkolenie i złożył przysięgę, to jeśli zostawał oficerem, dostawał przypominający nóż myśliwski sztylet SS. Na jego rączce były runy SS, niemiecki orzeł i dębowe liście. To był bardzo cenny przedmiot. Na ostrzu wygrawerowany był napis: moim honorem jest wierność. SS-mani otrzymywali sztylety w trakcie uroczystej ceremonii.
Każdy SS-man nosił sygnet z trupią czaszką, ale członkom będącego elitą elit wewnętrznego kręgu Himmler wręczał sygnety osobiście. Były wysoki oficer SS Wilhelm Hüttl wciąż pamięta tę ceremonię. Na każdym sygnecie było nazwisko właściciela. Na moim na przykład mojemu drugiemu Hüttlowi, Heinrich Himmler. Napis był wyryty po wewnętrznej stronie. To symbolizowało bliski związek z SS i Himmlerem. Himmler w przemówieniu do oficerów SS w Dachau stwierdził: nigdy nie zapominajcie, że jesteśmy rycerskim zakonem, z którego nikt nie może wystąpić, do którego wstęp daje czysta krew i do którego należycie duszą i ciałem. Dokonując zapożyczeń z pogańskiej przeszłości Niemiec i katolickiego wychowania, jakie odebrał w dzieciństwie, Himmler wprowadził w SS rytuały zaczynające się już w chwili narodzin. Na tych zdjęciach widać ceremonie odbywające się w czymś w rodzaju faszystowskiej kaplicy z okazji chrztu dziecka. Znak SS na miejscu krucyfiksu, portret Hitlera i dziecko prezentowane w trakcie tej uroczystości wspólnocie germańskich wojowników. Lud potrzebuje świąt, a faszyści starali się zastąpić święta chrześcijańskie pogańskimi. Zaczęto obchodzić święta obchodzone niegdyś przez pogan, przesilenie letnie i zimowe. Lecz urządzano je w nowoczesny sposób. Rozpoczęto nawet renowację dawnych pogańskich świątyń, takich jak poświęcony słońcu kompleks piaskowcowych wież w miejscowości Ecksternsteine. W trakcie letniego przesilenia słońca jego promień wpada przez otwór w skale i oświetla kamienny ołtarz. Choć Ecksternsteine uznano za święte miejsce plemion germańskich, nie różni się ono szczególnie od innych starożytnych świątyń śledzących ruch słońca. Lecz Himmler był przekonany, że Ecksternsteine to dowód wielkiej wiedzy prehistorycznych germańskich kapłanów. W III Rzeszy święto letniego przesilenia słońca miało się zmienić w faszystowski rytuał. Według tradycji letnie przesilenie było świętem życia i potęgi słońca. W trakcie starannie wyreżyserowanych uroczystości wygłaszano przemówienia chwalące poświęcenie i bohaterstwo. W trakcie tej uroczystości mowę wygłaszał minister propagandy Józef Goebbels. W czasach starożytnych ogień reprezentował odradzające się światło słońca. W III Rzeszy ogień był hołdem dla Hitlera. W trakcie największych uroczystości niosące pochodnie kolumny ustawiały się w symboliczne wzory. Odbywające się pod koniec roku święto przesilenia zimowego poświęcone było pamięci zmarłych. Lecz najważniejszym świętem były zloty NSDAP w Norymberdze, na których każdego roku odnawiano związek między partią a narodem. Dziesiątki tysięcy umundurowanych, maszerujących faszystów.
Trwający tydzień zlot był pokazem potęgi i mocy NSDAP. Każda religia ma swoje rytuały. Faszyści też mieli swoje masowe rytuały. Co te masowe spotkania dawały ludziom? Gdy drobny handlarz wychodzi ze swojego sklepiku i dołącza do działającego tłumu, czuje się jego częścią i jest szczęśliwy. Jest z innymi, już nie jest samotny. Te zloty były wspaniałe. Te wszystkie mundury, elektryzująca atmosfera, zanim jeszcze wszystko się zaczęło. Potem wszyscy zaczynali śpiewać i nagle ogłaszano, że idzie. Widać było, jak idzie na podium i wszyscy zaczynali skandować. Gdy szaleństwo faszyzmu ogarnęło całe Niemcy, Hitler wyjaśnił, czego oczekuje od narodu. Partia jest narzędziem niemieckich przywódców politycznych. Jej doktryna będzie niezmienna. Jej organizacja będzie twarda jak stal. A jej obraz będzie przypominał święty porządek. Masowe zloty organizowane były tak, aby wywoływać zbiorowe poczucie objawienia i wzniecać religijny zapał. Centrum tych rytuałów był Hitler. Wszystko urządzano tak, aby Hitler wyglądał jak Bóg. Jak Mesjasz. Mając niekwestionowane poparcie narodu, Hitler mógł teraz zacząć podbój świata. Od początku wojny w roku 1939 kolejne kraje padały łupem III Rzeszy. Lecz zimą 1942 roku bieg wydarzeń uległ zmianie i Niemcy zaczęli doświadczać tego, co uważali za niemożliwe. Porażek. W miarę jak sytuacja stawała się trudniejsza, faszyści zaczęli wykorzystywać okultyzm do podejmowania decyzji militarnych. Część naczelnego dowództwa niemieckiej marynarki wojennej twierdziła, że alianci wykorzystują magię do prowadzenia wojny z III Rzeszą. Wierzono, że Brytyjczycy odnoszą sukcesy w wykrywaniu i niszczeniu niemieckich okrętów podwodnych dzięki okultyzmowi, więc postanowiono także sięgnąć po okultyzm.
Ci papieże. W efekcie Himmler założył ściśle tajny instytut, zajmujący się starożytną praktyką radiestezji. Także widzicie państwo, cyrk nie z tej planety. Stojący nad mapą północnego Atlantyku różdżkarze starali się przy pomocy wahadełek wykryć położenie agenckich konwojów. No to przecież ona przyjedzie i po prostu ona mówi, że ona jedzie na święta, ale ja ją przekonuję, żeby ona na te święta nie jechała, bo po co? Natomiast jak ona jedzie do sanatorium, to ona skorzysta. To też nie do końca jest. Bo ona tam będzie miała jakieś zabiegi, może nie operacje, ale zabiegi. Ona z kolei jest bardzo chytra i ona by odchorowała, żeby ona do sanatorium nie pojechała. Geografię naszych ściągnięć dla dwóch różnych platform, dla Androida i dla iOS-a. I tam na pierwszym miejscu nie zawsze były Stany. Teraz to była Brazylia. No nie chciał jechać, bo to teraz będą choinkę już pewnie jutro kupować. No to przecież o co chodzi. ...czy bardziej dostępne w różnych regionach świata. To jest jedna sprawa. Dwa, że poszczególne gry ściągają się różnie. Jakby ta hierarchia tych najlepszych krajów, czy najbardziej tych krajów o największej ilości ściągnięć, jest różna dla każdego tytułu. To jest tak, że pewna tematyka na przykład bardziej pasuje ludziom w Stanach, pewna tematyka bardziej pasuje ludziom w Europie i tyle. Tak? Natomiast to, że Europa jest gdzieś tam niżej, to wynika, czy kraje europejskie, wynika po prostu z ilości ludzi. No, trzeba jakby pamiętać, że w Stanach tych ludzi po prostu jest więcej, więc sumarycznie ta ilość ściągnięć ze Stanów Zjednoczonych zazwyczaj będzie gdzieś tam na górze tej listy, no bo po prostu jest więcej użytkowników telefonów. A jakie będzie właśnie następny kierunek Chiny? Mamy proszę państwa, nasze radio Concita, no to różne tematy, my się nie boimy niczego, proszę do nas dzwonić, 12 telefonów, proszę bardzo, proszę telefonować, proszę dzwonić, nasze sekretarki Zeringer, automatyczne, sztuczne, które są marsjankami, które może dziwnie wyglądają, to tym może lepiej, żebyście państwo nie oglądali tych sekretarek, bo jedna kopie, druga gryzie, trzecia jakieś minki robi, czwarta matryki. Także prawie jak z Afryki. Także proszę się nie bać dzwonić u nas o papieżu, jak się coś komuś nie podoba, to proszę się ugryźć w język, bo okazuje się, że wszystko prawda. Co my mówimy, co my podpowiemy w komentarzach. Wszystko prawda. I te wszystkie filmy, co tutaj państwo przez ścianę słyszeliście, 60 filmów, to one wszystkie zaraz wejdą do internetu. I teraz, jak państwo będziecie słuchać, no to jakieś pytania się zrodzą. Proszę telefonować, proszę dzwonić, bo ja wiem, że państwo będziecie niespokojni przez te święta, ale... Kto je pamięta? Choinka to nie ma. Ta tradycja 200 lat, bo przyszła z Niemiec. A to 500 lat temu co było? Nic nie było. Nie było choinki, nie było pewnych tych zwyczajów. A jeszcze jak głębiej, bliżej Chrystusa, no to w ogóle nic nie było, bo Chrystus się nie urodził w grudniu, tylko urodził się 2 października. Jak to 33,5 roku żył, no to skoro zmarł, proszę państwa, jak obliczycie to gdzieś w kwietniu, to musicie pół roku dać do tyłu albo do przodu, to co wam wyjdzie, data urodzenia? 2-3 października, nie 25 grudnia jest datą pogańską Saturnalia ku czci narodzin Słońca. I proszę państwa, bardzo ciekawe historie mam w swoim życiu, jak uczyłam się języka rosyjskiego do egzaminu państwowego na Placu Konstytucji, o Jezu, co ja mówię, na Bankowym, taki dom przyjaźni. Polsko, nawet żeby się nie pomylić, przyjaźni, bo to jest dom kultury, to był kiedyś na Foksal. Tak, przyjaźni. I tam pani Jagiełło prowadziła te zajęcia, ale to prowadziło wszystko do egzaminu państwowego. No to więc ja zdawałam ten egzamin państwowy, nawet były 2 takie babki, egzaminatorki, dodatkowo to nawet zagięły tę naszą panią Jagiełło. Pan Patamusz to
wam. Zmatryć telewizor można nie tylko w magazynie. No, zmatryć telewizor można i doma. Czyli tak, bo ona mówiła, że zmatryć telewizor to tylko jak idziesz do sklepu, to patrzysz się na wymiary, gabaryty, jak ten telewizor wygląda. I tak tłumaczyła, że tylko w magazynie. A to okazuje się, że nie. I to wyszło na tym. Dlaczego? Dlatego, że ta profesor wiedziała, że ja to jako ta Jehówka, to ja w kratkę, bo ja i tak z rosyjskiego byłam dobra, to raz byłam, raz nie byłam. I ona mnie na egzaminie chciała przy tych babkach zagiąć i mówi, no bilet miesięczny po rosyjsku, proszę bardzo. Ja się muszę tłumaczyć, jak bilet. I potem one ją zagięły tak, że ona już tą profesorkę jagięło. Taka babka z brzuszkiem, proszę państwa, no to jak na ruską, to akurat bardzo ładnie mówiła po rosyjsku, ale no, nie powinna mi takich pytań zadawać przy komisji, bo przecież wiedziała, że ludzie tego nie wiedzą. To po co ona zadaje takie pytanie? I w końcu te egzaminatorki ją zagięły, to matryc telewizor może nie tylko w magazynie, ale to, że doma. No i вот tak. Kupa śmiechu, proszę państwa, ja tam dostałam jakiś tam stopień z tego egzaminu państwowego. Potem się zapisałam na język ekonomiczny rosyjski, a potem stwierdziłam, że po co mi to potrzebne, skoro już byłam po egzaminie państwowym z angielskiego, z niemieckiego, no i te inne czekały w kolejce, także wszędzie człowiek tak się nałapał tej wiedzy wspaniałej. No ale widzicie państwo, i na lekcjach rosyjskiego, ja takie wypracowanie, no, jak ty prawila praznik, no więc. Ja mówię, że to jest jazyczny praznik, to jest pogańskie święto, że to jest 25 grudnia, przesilenie dnia z nocą, słońce. Po 25 grudnia zaczyna świecić dłużej, że tu chodziło raczej o słońce, a nie o Jezusa. Bo Jezus wcale nie kazał nikomu jakichś jego urodzin lulajże Jezuniu, bo Jezus miał poważniejsze zamiary, plany i to z Biblii wynika. I ta klasa tak słucha, słucha, ja po rusku czytam, jak się to towarzystwo trochę tak wściekło, a ta pani Jagiełło chodzi po klasie i słucha i mówi, no, co was można? Co was można, że to jest jazyczny praznik, że to jest święto pogańskie, że Jezus się urodził nie w grudniu, tylko 22-3 października, czyli 2 miesiące wcześniej, wtedy jeszcze, kiedy pasterze byli w polu. I to nawet można z Biblii wyliczyć, bo ja to mówię tak pół roku do przodu, od śmierci do tyłu, no to na chłopski rozum, no ale to można w Biblii obliczyć. Kiedy się Jezus urodził, ale oni koniecznie musieli te w IV wieku sobór w Nicei, Konstantyn Wielki, wszystkie pogańskie religie cuzamen do kupy na glanc dał. To więc, proszę państwa, kościół światowy, kościół taki, że dużo, dużo w tym kościele, a przecież Jezus mówił, że wąska jest droga, no bo wiadomo, że ciężka, skoro zdrowe ryby płyną pod prąd, to trzeba być, nie iść do wojska, apolityczni byli pierwsi chrześcijanie, nie mieszali się do polityki. Nawet, proszę państwa, jak państwo Flawiusza zaczną czytać historię żydowską, to ludzie nie jedli kiszki. To znaczy, że nie jedli krwi, bo są takie ślady, że pierwsi chrześcijanie nie spożywali krwi. Dlaczego? No bo jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że abyście się wstrzymywali od bałwochwalstwa, od niemoralności i od krwi. To znaczy, że skoro Noemu Bóg kiedyś, przed potopem to jeszcze, bo to zaraz był potop, zakazał, to znaczy pozwolił jeść mięso, nie, źle mówię, po potopie, pozwolił jeść mięso, no to Noe przeżył, to dobrze mówię, że Noemu, tak, wszystko co się rusza i żyje, niech ci służy za pokarm, to oni zaczęli jeść mięso, ale Bóg powiedział tak, ale krew należy do mnie, krew jest święta, bo w krwi jest życie, a życie jest ode mnie, krew wylejesz do ziemi i nie będziesz jej przyjmował pod jakąkolwiek postacią. Czy do żył, bo to jeszcze ta transfuzja to nie była znana. Czy w postaci kiszki, kaszanki, no bo to nie musiała być też kiszka.
No, ale wiecie Państwo, to było dane, ten zakaz, jeszcze przed zakonem mojżeszowym, bo to zakon mojżeszowy do krwi to nie miał nic, nie miał z tym nic wspólnego, bo tutaj ci adwentyści już mieszają zakon moralny i ceremonialny. Ja mówię, przepraszam bardzo, ten zakaz co do krwi to jest i ceremonialny, i moralny, proszę tu nie mieszać, bo jeżeli krwi nie spożywamy, to Bóg wyjaśnia, że w krwi jest życie. Krew jest symbolem życia, życie należy do Boga. Proszę to uszanować i wylać krew do